Oto nowa linia poziomic Stanley. To innowacyjne produkty. Zastanawiam się, dlaczego nie wymyślono ich wcześniej. Nacisnę guzik i zobaczycie coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliście. Spójrzcie. Podświetlana poziomica. Co więcej, podświetlana jest nie tylko jej górna powierzchnia, ale i fiolki. Wszystkie poziomice, jakich używałem, miały gumowy ochraniacz, krawędź i powierzchnię poziomicy. FatMax zaprojektował tak zwaną powierzchnię użytkową, która zachowuje ciągłość krawędzi oznaczania długości. Widzicie ten czerwony punkt tutaj? Sprawia, że kiedy składam szafę na pościel o trzech bokach lub buduję półki narożne, mogę wziąć ołówek i zacząć zaznaczać z tego miejsca. Linię rysuję przez całą długość poziomicy i dalej, na następnej ścianie, bez przerywania. Przyznaję, że to drobny szczegół, ale jestem za niego wdzięczny zawsze, gdy wykańczam dom. Ale to nie koniec. Gumowe ochraniacze na końcach sprawiają, że poziomica jest wytrzymała. Jeśli upuszczę ją przypadkiem, stojąc na drabinie, co zdarza się najlepszym, przetrwa upadek. I jeszcze coś. Przekręcę ją na drugą stronę. Na powierzchni widzicie czerwone kropki, czyli w środku są magnesy trwałe. Kiedy pracuję ze stalowymi obramowaniami, na przykład w piwnicy albo gdy montuję drzwi, mogę przyczepić poziomice do metalowych powierzchni, między innymi zawiasów. Ta wspaniała cecha przydaje się też podczas prac murarskich i wielu innych. Teraz przejdźmy do centralnej części poziomicy. Chcę zaznaczyć, że poziomica, która nie jest mocna i wytrzymała, może równie dobrze wylądować w koszu na śmieci. Jeśli chodzi o poziomicę FatMax, to prędzej wywrócę stół niż ją zegnę. To twarde jak skała aluminium używane do produkcji samolotów. Jeśli wytwarza się z tego jumbo jety, na pewno nadaje się na poziomicę. Czas powiedzieć coś na temat tych fiolek. Jest tu wiele innowacji. Firma Stanley włożyła dużo pracy w ich zaprojektowanie i wykonanie. Po pierwsze, fiolki są akrylowe. Po drugie, linie referencyjne zostały zaznaczone od wewnątrz. Jest tak nie bez powodu. Jeśli patrzycie na linie pod złym kątem, to linie narysowane po zewnętrznej stronie mogą dawać nieprawidłowy odczyt. To tak zwana paralaksa. Zaznaczenie linii od wewnątrz sprawia, że możemy patrzeć pod różnym kątem i zawsze widzieć prawidłowy wynik. Jednak to na nic, jeśli nie można gołym okiem odczytać pomiaru. Stanley zrobił coś genialnego. Odkrył centralną libelkę. Nieważne, czy odczytujecie dane hydrauliczne, czy poziomowe, pracujecie na wysokości lub też nie, zawsze możecie tak ustawić fiolkę, że otrzymacie najbardziej precyzyjny odczyt, jaki dotąd widziałem. Nie tylko powierzchnia użytkowa jest podświetlana diodami LED. Podświetlane są także fiolki. Czy pracujecie nad szafką, budujecie taras, pracujecie w piwnicy lub innym miejscu, w którym potrzebna jest dobra widoczność, Stanley i FatMax dają wam przewagę. Zapewniają dobrą widoczność, trwałość i gwarantują, że wykonacie kawał dobrej roboty. O to chodzi.